Witamy, jesteśmy z powrotem. Właśnie będziemy się przenosili na drugą stronę, gdzie przemówienia się zacznie się przemówienie. O której? Aktualnie się zaczyna. Teraz wszyscy mają się przenieść z tej strony na drugą stronę pomnika. Witamy wszystkich. Widzę, że coraz więcej osób się do nas zbiera. Witam Lucynę. Witam Pawła, witam Marię. Proszę przyjrzeć widzą już może księdza Stanisława Jankowskiego. Witamy Tomasza. Tutaj z tego kątu widać coraz więcej osób się zbiera. Przemowa się za chwilę zacznie. Czy usuwają? Miejmy nadzieję, że ten film nie zostanie usunięty. Nie skandowali żadnych kontrowersyjnych haseł i tym bardziej nie wyciągali jakichś banerów o kontrowersyjnych treściach, bo nie potrzeba nam już tego. I tak nas szkalują w całym świecie, zwłaszcza tutaj w Stanach Zjednoczonych. Przecież funkcjonuje sprawnie działający aparat antypolonizmu, więc naprawdę wystrzegajmy się tego. Róbmy to wszystko roztropnie, aby nie zaszkodzić wizerunkowi naszego narodu, naszej ojczyzny. Także bardzo proszę Państwa o roztropność. Rozumiem, że mam mówić głośniej, tak? Postaram się. Przepraszam, czy ktoś może widział księdza Stanisława Jankowskiego, proboszcza z Jackowa, miał dojechać. Czy ktoś wie, czy dojechał? Ksiądz Stanisław. To miejsce dla banerów, bo nie widać, jest zasłonięci.
stopień wyżej. I pan widzi, że jest stopień wyżej. Można też. No. Tak, to nie widać w ogóle. Może kamerę zasłaniamy? To nie jest ważna kamera. A kamera nie jest ważna. Się przeniesie kamerę. Nie, nas, kazali nam zejść na... Ryszard, również pozdrawiamy. Frontem, to znaczy ja frontem. Ja bym powiedział, że aktualnie jest z minimum 1000 osób. Minimum. Z czego, co jeszcze widzę, coraz więcej osób dochodzi. Państwo, jeszcze raz apeluję o te kontrowersyjne banery. Tutaj koledzy z naszej organizacji, no, charakterystyczne mamy, prawda, opaski biało-czerwone z wyhaftowanym skrótem Narodowe Siły Zbrojne. Po prostu będą musieli konfiskować takie banery. Ale ja myślę, że nie powinno być tutaj chyba problemów. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z konsekwencji wizerunkowych, prawda, jak nas później opiszą. Także musimy być ostrożni. Robert Kalwat, również pozdrawiamy. Dzień dobry Państwu. Wiele było pytań, kto jest organizatorem tego protestu. Organizatorem protestu jest Polonia i tego się trzymajmy. My wszyscy tutaj jesteśmy organizatorami i nie jest to protest przeciwko rządowi amerykańskiemu, nie jest to protest przeciwko rządowi polskiemu, tylko jest to protest przeciwko haniebnej ustawie S447, a zarazem także zaalarmowaniem i do Waszyngtonu, i do Warszawy, że Polonia nie godzi się z takim bezprawiem. Nie godzimy się z rabunkiem i z haraczem żydowskim na naszym narodzie. Nie godzimy się na to. Proszę Państwa, z uwagi na to, że ta ustawa jest niekonstytucyjna, jest bezprawna. Ja myślę, że tutaj wszyscy zgromadzeni wiedzą doskonale, o co chodzi. Nie trzeba tego wszystkiego w taki sposób elementarny tłumaczyć, ale musimy pamiętać o pewnych słowach, które wypowiedział ówczesny sekretarz Światowego Kongresu Żydów w 1996 w kwietniu w Buenos Aires. Israel Singer powiedział, że jeżeli Polska nie spełni roszczeń żydowskich, to póki będzie istniała, to będzie upokarzana na arenie międzynarodowej, na forum międzynarodowym. I tak się dzieje. Przez wiele, wiele lat byliśmy szkalowani, używano haniebnych sformułowań. Z niemieckich obozów śmierci zaczynano tworzyć nazistów. Później tych nazistów zamieniano albo znamiennie stosowano z Polakami. Widzimy, że musimy brać sprawy w swoje ręce. Niestety rząd w Polsce milczy na ten temat. Podobnie nieprzejednana opozycja. Podobnie jest, prawda, z nieprzejednaną opozycją postkomuny i komuny, jak oni się teraz nazywają, tam ta jakaś komitet europejski. Tubę. Lekkie problemy techniczne, ale sprawa zostanie szybko rozwiązana. Widzisz mnie? Stoję przy... Może z tego będzie głośniej. Proszę Państwa, tak jak właśnie wspomniałem, rząd milczy, a wręcz nas uspokaja, że to prawo ustanowione w Stanach Zjednoczonych nie będzie miało przełożenia na prawodawstwo w Polsce. Ale musielibyśmy uznać, że Senat Stanów Zjednoczonych, kongresmeni,
i w rezultacie prezydent Trump, który podpisał tę ustawę, są niezrównoważeni, bo podpisują jakieś nic niewarte świst. Tak nie jest, o czym przekonaliśmy się przy wizycie sekretarza stanu Mike'a Pompeo w Polsce w lutym bieżącego roku, kiedy pomagał naszych polityków do spełniania tych rocznej żydowskich. I proszę, zaciekające jest tutaj, że ta totalna opozycja tych wszystkich kodowników do koalicji europejskiej, ale tak jak wspomniałem, komuna i postkomuna też tutaj liczą. O ile potrafią się kłócić, są na prawa i sprawiedliwości ustawy własne, o tyle tutaj panuje słowa milczenia. Ale historia na naszych oczach zaczyna przyspieszać. Chcą nam przyprawić mordę oprawców. Przepraszam za ten kolokwializm, ale on go chyba dobrze wyraża. Tak, chcą zamienić nas w ofiar, zrobić nas katów i przyprawić mordę oprawców. Proszę Państwa, niestety jest tak, że polski rząd nie reaguje. Spędzają nas jakąś bezalternatywną zależność, kuratelę od Stanów Zjednoczonych. I jeżeli tylko ktokolwiek próbuje konstruktywnie krytykować polski rząd, automatycznie jest nazywany albo jakimś ruskim agentem, albo Bóg wie kim jeszcze. Jak nie stygmatyzują nas od faszystów, to od ruskiej agentury. Przecież to jest haniebne. To, że konstruktywnie krytykujemy nasz rząd, to nie jest żadna zła wola chyba ze strony nas tutaj wszystkich, prawda? Doskonale rozumiemy, że ten miecz Damoklesa wiszący nad naszą ojczyzną zbliża się coraz bardziej do naszej szyi. To, że zagrożona jest suwerenność Polski, nie ulega wątpliwości. Bo teraz wyobraźmy sobie, że te 300 miliardów dolarów, o którym mówią organizacje żydowskie, miałaby Polska wypłacić. Nie może być tak, że zabiorą nam orła. Może być tak, że nam nie zmienią hymnu, jeżeli nie będziemy suwerenni. Będzie jak za Polski Ludowej. Stalin też pozwolił to zostawić nasze godło, pozbawiając je jedynie korony. I to nie będzie w ten sposób, że nam oficjalnie ktoś powie, że Polski nie ma, że Polska nie jest suwerenna. Ale zdajemy sobie sprawę, że wypłacając ten haracz żydowski, suwerenność Polski będzie bardzo mocno ograniczona. I niestety nasi rządzący nie pomagają nam w tym. Nie pomagają nam i musimy do nich apelować, żeby się w końcu obudzili i jasno, klarownie powiedzieli nie tej ustawie E447. Nie roszczeniom żydowskim. Nie. Nie ma prawa! Nie. Proszę Państwa, kilkanaście lat temu towarzysz Aleksander Kwaśniewski przepraszał Wietnam za niepopełnione polskie czyny. Później pan Bronisław Komorowski, prezydent, też przepraszał, tylko już nie byliśmy narodem współsprawców, tylko sprawców. Ale niestety zostały zatrzymane ekshumacje w Jedwabnem. Dzisiaj też nie ma tych ekshumacji. A przecież to jest główny motor napędowy antypolskiej propagandy w świecie. To też jest bardzo ważny postulat. Pan Daniels powiedział, że nawet jeżeli 40 milionów Polaków podpisze petycję o ekshumacjach, to tych ekshumacji tak nie będzie. To ja się pytam, to kim on jest? Nad premierem Polski? Dlaczego on decyduje? O co to chodzi? Proszę Państwa, podobnie jest z instytucjami wspieranymi przez nasze państwo. Z podatków naszych rodaków w ojczyźnie sponsorowana jest antypolska propaganda. W eksterytorialnym Muzeum Polin, czyli Muzeum Historii Żydów Polskich. Co to jest w Polsce? Przecież to jest tak naprawdę eufemizm na judeopolonię. To jest wymyślenie sobie termin Polin. Nie było Polin, nie ma i nie będzie żadnego Polin. Proszę Państwa, my wszyscy rozumiemy, my chcemy wielkiej Polski. Wielkiej Polski nie wytyczają słupki graniczne. Wielka Polska jest w nas. To jest wielka idea, wielka Polska katolicka. To jest w naszych sercach. Ale proszę Państwa, podobnie jest z muzeum okołego obozu Auschwitz-Birkenau. Nasi dygnitarze powinni usuwać dyrektorów, którzy nas hańbią, którzy kolportują antypolską propagandę na świecie. Przecież to wypływa z Polski. Podobnie dotowana jest pani Barbara Engelking, pan Abrahamer Grabowski, tak? Którzy piszą pseudonaukowe książki, już tłumaczone na język angielski, które mają podtrzymywać
przyjmować tezę, że Polacy to naród sprawców. Czyli z nas, z ofiar, największych ofiar II wojny światowej, próbuje się robić za polskie pieniądze, próbuje się robić katów. Przecież to jest nie do pomyślenia. Musimy wymagać od naszego rządu, aby zmienił tę politykę, abyśmy w końcu stali z kolan. Nie może być tak. Proszę Państwa, prezydent Andrzej Duda, pamiętamy w 2016 roku bodajże, w 2018 roku, kiedy była rocznica marca 68 roku, dokonał aktu religijnego i pokłonił się przed tablicą na Dworcu Gdańskim, upamiętniającą rzekomo wyrzuconych w marcu 68 roku z Polski. Przecież to nie my wyrzuciliśmy towarzyszy żydowskich, przecież to nie my wyrzucaliśmy tych ludzi, którzy mieli krew polskich patriotów na rękach. Morderca sądowy Stefan Michnik wtedy wyjechał. Wyjechała Helena Wolińska i wielu, wielu innych. Tak naprawdę nie wiemy, ile ludzi uboczonych w bezpiekę, uboczonych w komunistyczny aparat terroru, w sądownictwo bezprawia stalinowskie. Ile wtedy z nich wyjechało? I prezydent mówił tym, którzy wyjechali, którzy zostali wyrzuceni, tych, którzy zginęli. Nie, w 68 nikt nie zginął. To, że była wewnętrzna walka frakcji partyjnych, to co Polacy mieli z tym wspólnego? Mnie wtedy jeszcze nie było na świecie, ale wielu z Państwa wtedy było, mieszkało w Polsce. Jaki my mieliśmy na to wpływ, że koterie partyjnej, komunistycznej partii pogodziły się między sobą, na Torińczycy i Puławianie, jak sami się określali, Chamy i Żydy. No co my mieliśmy z tym wspólnego? A prezydent dokonuje aktu religijnego i pochyla się nad tablicą. I co więcej, kłamie, bo mówi tym, którzy zginęli. Nie, nikt wtedy nie zginął. A wiecie, pamiętają Państwo, jak zakończył. Cześć i chwała bohaterom marca 68 roku. To ja się pytam, kto jest bohaterem? Stefan Michnik jest bohaterem? Ci, którzy mordowali żołnierzy wyklętych? Dlatego, proszę Państwa, tak jak mówię, to jest konstruktywna krytyka. Sami widzimy, że ta uległość nie prowadzi do niczego dobrego. Już zaczynają być realizowane prawdopodobnie te roszczenia. Wiem z dobrze poinformowanych źródeł, że jest w ambasadzie amerykańskiej w Polsce osoba oddelegowana tylko na ten odcinek, na odcinek wymuszenia roszczeń żydowskich. I przecież słowa Mike'a Pompeo nie mogą zostać niezauważone. On ponaglał polski rząd. Proszę Państwa, podobna wypowiedź prezydenta w 2016 roku. Rzekomy pogrom kielecki z lipca 1946 roku, a tak naprawdę operacja NKWD i bezpieki. I tam prezydent mówi o tysiącletniej historii Polaków i Żydów w Polin. Jakim Polin? Jakie tysiąc lat? Przecież prezydent doskonale wie, że zwarte osadnictwo ludności żydowskiej na ziemiach polskich to maksymalnie 700 lat. Więc dlaczego się mówi o tysiącu? Jakiej wspólnej? No jak wspólnej, to znaczy, że i ich, i nasza. A zobaczymy, czyja ta wspólna ojczyzna w końcu będzie. Bo jeżeli te roszczenia się zrealizują, no to chyba Państwu nie muszę tłumaczyć, jakie będą konsekwencje. Wiecie Państwo, pułkownik Anatol Fejki, żydowski funkcjonariusz bezpieki informacji wojskowej, przy płynie szczerości w rozmowach powiedział, że w 1946 roku do zwalczania polskiego narodu i polskiej opozycji politycznej i przede wszystkim podziemia niepodległościowego, tych ostatnich rycerzy, którzy byli w lasach, używaliśmy różnych forteli, tak mówił pułkownik Anatol Fejki. Mówił, przyspieszaliśmy historię, stąd pogromy i inne fortele. To są jego słowa. A nasz prezydent jedzie i przeprasza za kogo? Za operację NKWD i bezpieki? Trzeba było wtedy nadać mordę oprawcom, drogich Polaków, właśnie tych, którzy rzekomo wchodzą w następną fazę Holokaustu i mordują niewinną ludność żydowską. Po to, aby zalegitymizować rządy bezprawia, stalinowskie rządy bezprawia, kiedy oddano nas w łapy Stalina. I po to to wszystko było, po to te pogromy, te mistyfikacje, żeby ktoś nad Polską musiał trzymać kuratele. A w tej chwili próbują legitymizować, nadawać jakieś znamiona prawne tej bezprawnej de facto przecież ustawie S447. Proszę Państwa, bardzo naprawdę serdecznie dziękuję, że tak licznie przybyliście tutaj, że pokazujemy swój głos sprzeciwu wobec polityki administracji amerykańskiej, wobec nas i wobec milczenia, zmowy milczenia w Polsce. Kiedy minister Czaputowicz mówi, że
ta ustawa nie będzie miała swojej konsekwencji. O to mówię przed kilkoma dniami. No jak nie będzie miała? Przecież wiemy, że żydowskie środowiska będą instrumentalnie wykorzystywać administrację amerykańską do wywierania nacisku na Polskę. Nie dajmy sobie wmówić, że się nic nie dzieje. Bo się dzieje. I tylko środowiska ludowe w Polsce podjęły się tej pracy, aby uświadamiać. Taka kampania mająca na celu uświadamianie Polaków, jakie zagrożenie nad nami wisi. Trzeba podziękować tym młodym ludziom, którzy jako wolontariusze, właśnie polscy narodowcy, jeżdżą od miasta do miasta w Polsce i prowadzą kampanię uświadamiającą, jakie zagrożenia mogą wypływać z ustawy S447. Myślę, że wielkie brawa dla narodowców, naprawdę, dla tych młodych polskich patriotów, których jedna opcja nazywa faszystami, a druga opcja agenturą rosyjską. Przecież to są kalumnie i kłamstwa nie mające potwierdzenia w rzeczywistości. I proszę Państwa, ostatnio, nie tak dawno, parę tygodni temu, prawda, Izrael Katz, minister spraw zagranicznych państwa Izrael, powiedział, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. To gdzie najwięcej ludności żydowskiej było, jak nie w Polsce? Jaki antysemityzm z mlekiem matki? Znowu etykietki, znowu próbują nas zaszufladkować. Jaka jest reakcja polskiego rządu? On miał być persona non grata w Polsce. Jaka jest reakcja polskiego rządu? Nie dolewajmy oliwy do ognia. Czyli oni mogą nas szkalować, oni mogą pluć na nas i to nie jest dolewanie oliwy do ognia. A mówienie, że przecież ten człowiek powinien być persona non grata w Polsce. My nie chcemy w naszej ojczyźnie ludzi, którzy nas szkalują, którzy nas opluwają. No właśnie, pada pytania, jesteśmy przyjaciółmi, prawda? Tak, tylko jesteśmy w takich bezalternatywnych właśnie sojuszu strategicznym ze Stanami Zjednoczonymi, jako gwarantami naszego bezpieczeństwa. Proszę Państwa, tak się składa, dzisiaj 31 marca, to rocznica rozwiązania obłodu warszawskiego. Wtedy byliśmy pod komunistycznym reżimem, byliśmy... Serwilizm wobec Moskwy był oczywiście widoczny i zrozumiały dla wszystkich. Ale dziś ten serwilizm wobec innych stolic też się objawia. To także dzisiaj jest rocznica 31 marca 1939 roku. Ówczesny premier Wielkiej Brytanii David Chamberlain powiedział, gwarantował Polsce pomoc. W razie czego, że pomogą ze wszystkich swoich sił. I jaki był efekt? Zdradzili nas w Jałcie, zdradzili nas w Poczdamie, zdradzili nas w Teheranie. Też mieliśmy zapewnienia. I nikt inny nas nie zdradził, tylko właśnie Anglosasi. I Stany Zjednoczone, i Anglia. I my to pamiętamy. I proszę Państwa, historia się nie powtarza, ale kołem się toczy. Proszę Państwa, tylko silna Polska, bezpieczna Polska własnymi rękami, bo nikt za naszą ojczyznę nie będzie ginął. To naprawdę nie wierzmy w ten rząd. I widzimy, w jaki sprawiedliwy sposób jesteśmy traktowani przez administrację amerykańską. My wyciągamy rękę do Stanów Zjednoczonych. Wyciągaliśmy na pojednanie do Izraela, do środowisk żydowskich. I jaka jest reakcja? Oni nie chcą się z nami pojednać. Środowiska żydowskie, historycy żydowscy, czy ich usłużni historycy polskojęzyczni, oni nie dążą do prawdy. Oni chcą za pomocą półprawd, tego oni nazywają postprawda, czyli za pomocą kłamstw chcą przyprawić nam właśnie twarz morderców, czy tą mordę oprawców, bo tak chyba to trzeba nazywać. Nie możemy się nam pogodzić, żeby antypolskie instytucje funkcjonowały za pieniądze polskiego podatnika. To jest haniebne. Proszę Państwa, już powoli ja będę kończył swoją wypowiedź. Tak jak kolega Karol od nas z organizacji powie parę słów w języku angielskim. Ja chciałbym tylko wszystkim Państwu podziękować i za Wasz udział, za Wasze oddanie, także za pomoc w nagłaśnianiu dzisiejszego protestu. To między innymi... Znaczy nie, ja nagrywam teraz, Śliwa, bo to jest, tak mamy nagranie na internecie i za... Okay, jest chyba jeszcze... Proszę Państwa, Panie, nikt mnie o to nie prosił, ale wiemy, że w trudnej sytuacji znajduje się Pani Łucja Śliwa, jeżeli chodzi o jej radio. Obcinane ma reklamy niestety, dlatego że nie idzie prawda, nie płynie z prądem, tylko mówi jak jest, mówi nam wszystkim prawdę.
I jeżeli są takie problemy, żeby dalej to radio mogło egzystować, to może pomyślmy my, żebyśmy wspierali jakąś panią Łucję, żeby bez tych reklam się odbyło. Bo chyba zasługuje na to, prawda? Naprawdę, proszę pomyśleć o jakiejś formie pomocy, o jakiejś fundacji, czy nie wiem, funduszu, abyśmy mogli wpłacać pieniądze pani Łucji. Ona tego wszystkiego nie ogarnie, ona nie chce nas prosić, dlatego weźmy sprawę w swoje ręce i brońmy polskiego, propolskiego głosu w Chicago, bo tak go niewiele przecież. Proszę Państwa, jest nami wspaniały tu szpacer, ksiądz Stanisław Jankowski. Wiecie Państwo, ja jestem przeciwnikiem bicia braw na mszy świętej, ale tutaj takie brawa się należą, bo tu wielka odwaga, prawda, i solidarność z Polonią, Kościoła katolickiego, takiego wspaniałego, odważnego duszpasterza jak ksiądz Stanisław Jankowski. Proszę jeszcze raz o brawo. Także, proszę księdza, jeszcze kolega Karol powie i za chwilę przekażemy tubę. I would like to welcome you all to this protest of Polish Americans against the law called S-447, which is an unconstitutional law, goes against the Constitution of the United States and against the laws of the Western world that have been put together and put down from generation to generation, from the Romans all the way down to the 21st century. For those of you that they don't know, and I will say this in English because most of the Polish-speaking people here are very well aware of the contents of this law. Act S-477 has been put in place to do two things, one of which is to return the property of anybody in the Holocaust era that has perished away, which is absolutely fine. But the second portion of this law is absolutely heinous. The second portion of this law tells the State Department of the United States to strong arm other governments, like the government of Poland, to contemplate and give back in finance or in nature compensation for any property in the Holocaust era that has been left heirless. And that is the portion of this law that we are protesting. What heirless means is that there is nobody in that person's family that can legally obtain their property after their death. What happens in the Western